Małe info dla wszystkich interesujących się urbexem PZZ-u w Kozłowie. Otóż działka znalazła jakiegoś inwestora, no i zaczęli tu, jak widać, wyburzanie. Już te budynki, które były naokoło, jak widzimy, zostały już, została tylko po nich kupa gruzu. Czy będą wszystko burzyć, nie wiemy. Podobno, że był jakiś gość zainteresowany wykorzystaniem tych elewatorów tutaj pod jakiś magazyn chyba, czy coś. A jak będzie, zobaczymy. Jak na razie to koparki, jak widzimy, burzą po kolei te budynki wkoło elewatorów. Nie tak dawno, latem jeszcze, to z góry, z tych okien, które, na które robię teraz zbliżenie, fotografowaliśmy pociągi tu właśnie, z tego miejsca. Są filmiki na moim kanale, można powiedzieć pamiątkowe, bo już teraz raczej już tam się nie wejdzie. Korzystając, że jesteśmy w Kozłowie, trzeba oczywiście nagrać coś kolejowego. No i mamy wjazd N57. Pojedzie pewnie w stronę Sędziszowa. A tutaj na bocznym torze oczekuje na zielone światło Dragon ze składem cystern. Jeżeli nie będzie tu za długo stał, to postaramy się nagrać odjazd. I mamy jeszcze jeden towar. Tym razem wektrą z kontenerami.